slice you cut and dice you eat, you uphold. No i pakujemy się do tego elfa. Dwella Glan. To nam uczyniło światło. Jakieś podziemia, no kurde. Bełty. No, nie pogardzamy znaleziskami. Olej przeciw hybrydom. Tam kogoś widzę. Dziki Gon. Co? Upiorni jeźdźcy? Myślałam, że oni nie istnieją. To znaczy... No to przypatrz się uważnie. Jest z nimi nawigator. Faktycznie Dziki Gon. Kto? Możesz nas teleportować na drugą stronę? Wolałabym teleportować nas do domu. Naprawdę chcesz za nimi iść? Pośpiesz się! Nie wiem, czy to jest... Nie słuszne. Podoba mi się to wszystko. Dziki Gon? Kurde, no gdzie jest 6 poziomem? Bosko. Wyposażyłem sobie w taki runa zamrażające, tylko 2%. Tą moją. Ale działa, tylko. No nie tak skutecznie, ale tamtych dwóch zmroziło. Bo ma 3 miejsca ten miecz mój na przyjęcie run. Jedno wykorzystałem, 2 zatrzymuję na jakieś potężniejsze runy. No i jak ja miał odszukać? Płyniemy. Po drodze jest jakaś skrzynia. Odwar skuroliszka, nic mi to nie mówi, ale pewnie dowiemy się w trakcie. No kurde. Pomysł przedni, nie powiem co. Kurde, jakieś jaskinie. Tylko dzięki minimapie się poruszam. O, tu był jakiś oliwki miał, no nie. Spróbujemy to rozwalić. No działa. O, Glak. Glak to był taki stwór, pamiętam, który znikał. O kurde. W zasadzie to wale na oślep, ale on... Kurde, bez tego miecza to ja tutaj bym sobie mógł pogwizdać. Miałem jakieś kłopoty z zabiciem tych dwóch mgleków. Używać medytacji do leczenia niż tych innych. Nie wiem po prostu co mnie czeka, tak?
Można się domyślać, że są to trujące gazy. No. On tu przyjdzie do mnie? Przyjdzie. Mówiłem, że trujące. Da, ale ja ten miecz przecież mam. Keira! Kurde, Keira, nie zostawię mnie tutaj. Nie mogę medytować. Jak to? Co to jest w ogóle? Ja się wróciłem z powrotem? Matko jedyna, gdzie ty jesteś, Keira? Uspokój się, to tylko szczury. Ja nienawidzę tych szczurów! Geralt! Zabierz je! Panikuj, babo. On jest jeszcze jeden. Ohyda! Aż tak się boisz szczurów? Mogła się anihilować jednym zaklęciem. Dobrze, już nic nie mówię. Co się właściwie stało? Niejasne. Coś tutaj wypacza teleporty. Tylko nie wiem, jak im się udało przejść bezpiecznie na drugą stronę. Dziki Gon używa specjalnej magii teleportacyjnej. Mają do tego wyszkolonych czarodziejów, nawigatorów. Jak dla mnie mogą sobie mieć nawet trzech sterników i papugę. Ja na pewno nie będę więcej ryzykować. Ruszajmy. Dziki Gon ma nad nami sporą przewagę, ale może jeszcze nie wszystko stracone. Zwariowałeś? Musimy się stąd wydostać. No musimy się dowiedzieć, co tu robi. Muszę dowiedzieć się, co robi tu Dziki Gon. Przyszliśmy szukać elfiego maga, a nie walczyć z Gonem. Jeśli oni dopadną go pierwsi, raczej już z nim nie porozmawiamy, a poza tym... No, mów dalej. Czekaj, ty masz coś wspólnego z Dzikim Gonem. Chodzi o Ciri? Nie powiedziałeś mi o czymś, prawda? Chodźmy, to może ci powiem. Ty tak zawsze? Zaczynam współczuć Triss i Yennefer. No już dobrze, ruszajmy. Bella Glam. Wszystkie czarodziejki się kochały w Wiedźminie. I wzajemnie sobie zazdrościły. No Wiedźmin oczywiście korzystał z dzięków tych czarodziejów, bo z Yennefer ta miłość była trudna, jak mówiłem, i dość często zrywali ze sobą. Co teoretycznie dawało mu wolną rękę. Ale to tylko teoretycznie. O! Larenna Lunet. To on! Ten elf! Harveth Fagledith.
Co to było? Iluzja? Nie, projekcja morfotyczna. Jaka projekcja? Jaka projekcja? Coś w rodzaju czarodziejskiej skrzynki pocztowej. Dużo bezpieczniejsze rozwiązanie niż tradycyjny list, który każdy może zabrać, zanim trafi do adresata. To czemu go mogliśmy przeczytać tą wiadomość? Ta wiadomość na pewno była dla Ciri. Córka Mewy to dziedziczka Lary Doren. Rzeczywiście, elfy tak nazwałyby Ciri. Ale co z tym znakiem miecza? To jakaś zagadka? Tak, ale niezbyt trudna. Wystarczy wiedzieć, że miecz Ciri to Zirael, jaskółka. No dobrze, ale kto poza tobą wie takie rzeczy? Chyba właśnie o to chodziło. Elfi czarodziej zabezpieczył przejście tak, żeby tylko Ciri mogła do niego dotrzeć. Pewnie nie przewidział, że pojawi się tu ktoś taki jak ty. Myślę, że jednak spodziewał się nieproszonych gości. Mam nadzieję, że dziki Gon trafił na jakieś przeszkody po drodze. No to chodźmy. Myślisz, że jeśli pójdziemy za znakami jaskółek, to wystarczy? Zobaczymy. Ja nie wiem. Kurde, nie lubię takich zamkniętych przestrzeni. Ani się cofnąć. Ale idźmy. A ten tu co? Pieprz. To wygląda jak stary elfi port. Pewnie tak docierali tu od strony wody. Ciekawe, kiedy to wiele tłumaczy. To jest jakiś pomnik. O kwa upiory. Uważaj, myślę, że te opary są trujące. Desemir opowiadał, że kiedy nauczył się rzucać igni, od razu wypróbował je na tych grzybach. Kiepski igni pomysł. Podpowiada, co? Że Desemir igni cóż, z góry. Przeżył, a na młodych wiedźminach zajmują się szybko. Chodźmy. No dobra. Podejrzewam, że nie wolno się do tego zbliżać. No ja nie wiem, gdzie oni w ogóle generalnie. Tam jeszcze duchy. Tutaj grzyby. I co, pasku? Bo te niestety te zasrańce wracają. Znaczy się ten gaz cholerny. Dobra, mam uszkodzoną zbroję, muszę ją naprawić. Trzeba ją naprawić. Osiemdziesiąt jeszcze raz. Nie potrzebujemy tu żadnych niespodzianek. Typu niesprawna zbroja. No dobra, ale gdzie mam iść? Keira, dlaczego ty tam stoisz? Niedaleko. Więc mi to cholera nie mówi niedaleko. Może tu? Jaskółka, czyli dobrze idziemy. No okej, rano. Nie wiem, gdzie ty jaskółkę widziałaś. Zobaczymy, może ja zobaczę ją. Gdzie ta jaskółka?
Powinien być wyraźny. Jest, ja się kręcę. Tu. Na minimapie to jest taka chodząca butelka. Geralt! No? Mam nadzieję. No? No, 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 nic mi nie da. Już! Idziesz? Koń na górze? Wyraźnie znacznik konia. Moja płotka na górze jest? Dobra, może jednego. Tak na wszelki wypadek. Jest znowu. Patrz, to wygląda trochę jak tamten filar od projekcji Elfiego Maga. Zirael, before the Solesteir Fan. Boże, miasto elficki. Aemzir Kelpi. Kelpi? Chodzi o tego potwora morskiego? Nie, Ciri nazwała tak swoją klacz. Podobno potrafiła galopować jak demon. Rzeczywiście dobre imię dla konia. To co, szukamy? Czyli na logikę... Gwella Gla! Śladu konia. Znaku konia. O, jest kraken. Morski potwór. Wygląda trochę jak Kejran. Geralt, co to jest? To ja. Zabezpieczenie, szlak. Walczy tak jak ja, na tarczę. Jak tu walczyć ze sobą? Chyba, że Kejran to może być. Wygląda, że dobrze tą czarodziejkę najpierw zawsiłem. Czyli sobie wtórę. Zdarzyło ci się kiedyś coś takiego? No, prawie. Dawno temu jeden Doppler zmienił się we mnie na próbę. No i co? Nie spodobało mu się. Dopplery są poczciwe. To jest koń. I skąd? To znaczy, że jak odpalam każdy symbol, to wyskakują te stwory. Koń jest na dole. Hmm.
No i wiecie co, no, najbardziej mnie martwi, że moja broń się na pewno zużywa. 71% nie mam żadnej. Mam tą, która jest słabsza. Cholernie jej potrzebuję. Może zamienię na razie, co? Nie, no przecież bez sensu, będę ginął. Dobra, jest woda, daj. Rysunek konia. To pewnie wskazówka dla Ciri. Czyli co, pod wodą? Kelpi. Rysunek konia? Prawie taki sam jak poprzedni. No to zobaczmy. Geralt? Nie wiem co zrobiłeś, ale zadziałało. Wracaj tu. No idę. Tak się domyślałem, że wyjdę górą. Bo logiczne, no, skoczyłem w dół. Do wody. Zobacz, otwierają się. No tak, już wiem, co wypaczyło mój teleport. To ten portal. A, to dlatego wylądowałem w gnieździe utopców. Ciesz się, że w ogóle wyszedłeś z niego w jednym kawałku. A potem wszyscy się dziwią, że nie lubię teleportów. Na pewno bezpieczny portal. Musi być, skoro elfi czarodziej przygotował to przejście dla Ciri. No chodź! Pięknie. I nastała jasność. Bella Glan. Co to jest? Spokojnie. To źle? Coś jakby ciszę przed burzą. Golem. No cudnie. Mam złe przeczucia. Ledwo go ruszyło. Rozpieprzy mi ten. Zwykłym mieczem ten tutaj sobie mógł pogwizdać. Nie jest tak źle. Nie jest tak źle.
groźni, bardzo. No i po wszystkim. Wiedziałam, że sobie poradzimy. Nie, nie. No, następnym razem mnie uprzeć. Nie powinieneś lekceważyć mojej intuicji, Wiedźminie. Na przykład co do ciebie mam bardzo dobre przeczucia. W różnych kwestiach. Nie podoba mi się to. No. Gdzież Kejra? Mi się też tu nie podoba. Nie podoba mi się to. Co zrobisz, kiedy już spotkasz Ciri? Masz jakieś plany? To zależy od niej. Może a wyobrażałeś sobie, jak to będzie? Co ona powie, jak teraz wygląda? Nie. Przepraszam, zagalopowałam się. Czasami zapominam, że nie znamy się na tyle, żeby rozmawiać o sprawach osobistych. Nie martw się, jesteśmy na dobrej drodze. Dobrze, że mam tą medytację rozwiniętą na tyle, że leczy. Tam jest telefon. Aktywujmy go szybko, bo mam wrażenie, że zaraz wyleci na nas następny golem. Wcale bym się nie zdziwił. Kolejny symbol jest kółki. No, dobrze. Chodźmy. Śmiało wchodzić do tej porty, kobieto. Patrz, jesteśmy po drugiej stronie mostu. To tu widzieliśmy dziki gon. Świetnie. Czyli teraz są daleko przed nami. Chodźmy. Bella Glam. Na pewno robota dzikiego gonu. Skoro zniszczyli strażników, to zdecydowanie nie przyszli do tego elfa z towarzyską wizytą. A miałeś jeszcze jakieś wątpliwości? Co to jest w ogóle? Oni tu zamrażali coś, kurde. Czemu ja idę za tym dzikim gonem? Czy ty, aby nie przesadzać, Geralt? Kejra, nie siedź tam z tyłu. Kurde, może będzie potrzebne wsparcie, ona tam siedzi. Zamrozili je, zanim zdążył ich zaatakować. Więc ten czarodziej zostawił golemy, żeby zaatakowały tamtych. Więc chyba przyjaciel. Mam nadzieję, że ta Kejra mi tutaj coś, kurde, pomoże. Esaise, Zabarduan, Nirin Yamar, Khan. Szczeliny, którymi się przedostaje? Za daleko! Musimy do nich podejść! Osłonię nas kipielą Demet i Kres! Stań blisko mnie! Darian Amoy! Gotowe! Trzymaj się blisko! Kurde, bębelku jakiegoś.
serdecznie. Osłony też mi rada. No właśnie, i nie jest to, co przeszukałem. Nie przeszkodzimy. Co się dzieje? Zaraz mi przyjdzie. To wymagało sporo mocy. Tylko mi tu nie mdlej. Teraz, kiedy mnie tak ściskasz? Nigdy w życiu. Chętnie bym ci powiedział, że możemy tu chwilę zostać i odpocząć. Wiem, wiem. Musimy iść. Te kobiety. Zablokowali przejście. Może spróbuję. Zostaw to mnie. Przecież... No tu mam do pozbierania. No. Może coś znajdę jeszcze. Kurde, no ten miecz mi się bardzo rozwalił. Co zostało? Chodźmy, może jeszcze ich dopadniemy. Zaraz nie zając, kurde, muszę poszukać tu. Siarka? Mięso, fur. Nie, nie, no nie. Nic tu nie ma, nic. Tu musi coś być. Tyle walki? Nie ma nic ciekawego. Dzięki za pomoc. Mieliśmy ciężką przeprawę. Dobrze, że przyszłam tu z tobą. Nie poradziłbyś sobie beze mnie, prawda? No przyznaj. W życiu, no w życiu nie. Czeka na nas. O, kwak. Więc będę jednak walczył z dzikim gonem. To wojownik, co to jest? Jeden. Oczty. Uparty jesteś, Dwan. Geralt, pomogę ci. Odsuń się. Przestań mi mówić, co mam robić. Ciekawe, ile wytrzymasz go. Co on robi? Geralt, patrz! On otwiera przejście! Spokojnie, skup się. Walion. 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 Yeah.
będzie tak źle, co? Ale bydło jest krytyne. Muszę odkrywał te ogary, więc przywezmę jeszcze raz. Już nie wiem, co jest to. Come on!